Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mortal Kombat Story Mode w rozdziale czwartym. Don't believe everything you see online. And what makes you an expert? The Shaolin Archives. I studied a lot about Outworld. No substitute for experience. So what makes you our leader? Guys, let's stick to the mission. No właśnie. Dzieci. Rime has to be telling the truth. An invasion would violate the Reiko Accords. You can always trust an Outworlder. But if Outworld's our ally, why didn't they help us during the Netherrealm War? Against Quan Chi and his team of... Revenants? Like Jackie's dad? Asshole. O, jaki dupek. It's not an alliance. Not an aggression pact. Outworld is not our ally. A point you might make with more subtlety, given your surroundings. Czyli jednak Jax jest jej ojcem. Now state your business, including a reason why we shouldn't kill you. No właśnie, dlaczego? You're not from Outworld. I'm from Earthrealm, like you. But my employer, Kotal Kahn, is from Outworld. So now I'm from Outworld. State your business. We're emissaries. We need to talk to Kotal Kahn. Here, we have Raiden's official seal. I can buy one of those at that stall right over there. Look, you can arrest us, even kill us. But if we're telling the truth, you probably get a pay cut. Or worse. You take us to the con, I'll tell him you took us down. Maybe you get a bonus. You can't lose. No właśnie, nic nie stracisz. Follow me. A jednak ten gość się przydał. In these times of war, we are required to view every resource as a weapon for our emperor to use. Ten Indianin jeden. To take without his leave is to steal from the hand of Kotal Kahn himself. Therefore, having been found guilty of theft, you shall be put to death. I was hungry. Your sentence will be carried out immediately. Death? For petty theft? Remember where you are. Jin? Porąbało go? No idiota, idiota. Nie strzelaj w ludzi na ulicy. To już widzę dlaczego walczymy. I knew I shouldn't have listened to you. A lesson in trust from a mercenary. Here's another learning opportunity. Okej. Okay. Nie będzie ciężko, jak to jeszcze nie grałem. Aha. Jakiś kombos. Jak on mnie tak zrobił? Może kombosów nie znam, ale dobrze mi idzie. Czu. Echu. Złamać tył głowy. Dwie strzały w oczy. I brzuch. Nawet nie taka zła postać. Tylko trzeba się kombosów nauczyć, widzę. Prosta strzała. Co ten rewolwerowiec robi? Kuźde, było blisko. Ma, tarcza. Serdeczna tarcza.
smell the gun. Co on robi w ogóle? Dobrze, złamać mu kark. Wybite oczy. Pierwsza walka już ma problemy. Na początku poszło dobrze. Okej, wygrana. Trochę punktów dostałem. I'm a quick learner. Jakoś się nauczyłeś, żeby słuchać planu. Co to jest? To jest ta małpa. Z dzieckiem na... You couldn't just ask for a pony like every other girl? The archives never mentioned symbiotes. Mason Dupont! O nie, o nie. Z tą małpą jest coś nie tak. Kolejny quick time event. I teraz co? Kwadrat. I teraz na mnie będzie biegł. A potem Luka z czegoś takiego nie umiała. Czekaj, czekaj! Nie bij tak. Wo, wo, wo. A już się... Jej, złamałem mu deskę na głowie. To się liczy. Jak tym dzieckiem w ogóle uzucza. Zuca. Jeszcze nie umarł. Teraz już tak. Okej. To druga runda. Ale ta małpa bije mocno, widzę. I XM jeszcze zrobił. O Boże, au. Au, to boli. To boli. Ała. Tego nie było w planie. Weź, przestań. Okej, mi też się udało, ale chyba to przegnam. Nie mam szans. Najmniejszych szans nie mam. Chyba, że będę napadał tak strzałami. Kuźde, było. Mamy czas. Zrobimy to jeszcze raz. Najwyżej dłuższy odcinek będzie. Ale z taką małpą się trudno walczyć. Wiesz co pomyślcie? Ktoś taki napakowany, a wy macie z nim walczyć. Tarcza. Au, au, au. Dobrze. Pierwsza runda dla mnie. Akurat. Ouch, nie. Dziecko mnie bije.
Chodź, Adzia. Z buta wjeżdżą. Nie tak, z buta wjeżdżą. Dobrze, złamałem mu głowę chyba. O nie. To chyba nie wyszło. Tak jak planowałem. Jego chyba się nie da złapać, jest za dużą postacią na to. Jak przecież walka się nie zaczęła, on mi już rzucił tym dzieciakiem. Chodź, no podejdź. Kuźde, nie. Okej. Okay. Ile tu może się ściągnie? Do kreski. Ja cię chciałem strzelić. Dobrze. I co powiesz? Love to learn more about you. Too bad you're insane. No psychopaska małpa, to widać, że jest. No i co wy teraz zrobicie? The Earth Bombers, yes. This one must learn more of your diplomatic techniques. We're here to see Kotal Kahn. General Blaze. You interfere with outworld matters. The penalty is death. I'm sensing a theme. But as we honor the Reiko Accords, we will consult the Emperor. You will await him here. To co my mamy zrobić? I gotta wonder why you'd risk interrealm war for a bread thief. Because not all thieves are irredeemable. Mhm. 5 lat temu? A to może być ciekawe. To on? O, taki z niego trochę assassin. Mhm. Brakuje mu ukrytego ten. Ostrza w rękawie. Liu Kang i ten drugi ten z szapką. Ciekawe. Kiedyś był złodziejem. It has more sentimental than monetary value. Nevertheless, I would prefer you did not steal it. It's a family heirloom, one that shouldn't have been given to you. Your family honored me with this memento of your cousin Lao after his death. A death you caused! You made him fight Shao Kahn and stood there while that bastard snapped his neck! You go too far, Kun Jin. No, not far enough. Oh, ty Raiden. Chyba tą walkę mam przegrać. Coś mi się tak wydaje. Ale ten jak dla mnie jest za silny. Albo może nie. Okej. Teraz ja cię złapę. O ty, też się teleportuje. Muszę
Siemanko, sorry za to, co się stało. Nie wiem, programie techniczne, konsola mi się wyłączyła. Więc musimy tą walkę z Raidenem jeszcze raz. I tym razem jest bardziej agresywny. Jesteś słabym. Ty się nazywasz Bogiem? Nie trafiłem. Dobrze. Nie, ale chyba pewnie udaje ten Raiden. Nie walczy na serio. Ała. Chyba się zdenerwował. Au. No chyba przesadza. Jazz. To by nieważne, nic nie mówiłem. Seplenie bardzo. Pewnie się będziecie pytać, czemu ja tak strzelam. No jestem przecież łucznikiem, a łucznik to robi strzela. Okej, się udało. Let me go. No właśnie, chcę odejść z moją figurką. Blood of Kung Lao, descendant of the great Kung Lao. A to szefką się nazywał Kung Lao. Teraz już pamiętam. Peered into my temple and walk out again without my complicity. You wanted me to attack you. Why? To release your anger. Właśnie, dlaczego? Make you amenable to reason. Make me feel like shit. Self-loathing has always been an unfortunate part of your makeup. There lies ahead a brighter path, one that will truly honor your ancestors, one that is worthy of you. Go to the Wuxi Academy, join the Shaolin, like Kung Lao before you. I can't. They won't accept. They care only about what is in your heart. Not whom your heart desires. It's too late for me. Aha, chyba wszystko rozumiem. Pewnie nie do końca, ale nieważne. Też słyszałem takie rzeczy, że nigdy nie jest późno. Their exodus to Earthrealm was not known to me. I do know this. I invited no guests from Earthrealm. Certainly none who would disrupt the execution of justice. How do I know you are not allied with Melina? Perhaps her newfound power has earned her new friends. My nie mamy takich zębów. No, we're not even sure that Shinnok's amulet she has. She employs Shinnok's amulet against me? The very item Earthrealm swore would be safe in its care? When Outworld was offered no participation? We were under attack, not Outworld. Kotal Kahn, the fire that burns the sun. We are here because we share your concerns about the missing item. We intend no ill against your rule. At least one Earthrealmer can forge words like silver. But I recall an Earthrealm expression. There is more honor among thieves than diplomats. I've had the questionable fortune to be both emperor, but I'm telling you the truth. Przecież on był złodziejem. You are allied with Melina.
You may carry out your sentence. Kotal Kahn, under Outworld law, I claim the right of defense. By combat. What? You're gonna fight a duel? To absolve us of all accusations. Denying the request brings dishonor upon the accuser. Ze skórem, z Bogiem, nieważne kim on jest Azteków, walczyć? No, also, the duel ends in death. You have won nothing. Merely a few more seconds of breath. I co? Ja nic nie wygram. Znam twoje skutki, grałem tobą. Znaczy większość. Bo nie wszystkie. Bo ja grać jeszcze nie umiem dobrze. Jest X-Ray. To nie było takie mocne. O nie. Dobrze. Druga runda. A może mi się uda pokonać króla Azteków, Boga. Nieważne kim on jest. Albo i nie. Au, jak tracę życie. To nie ja powinien tracić. Jak ninja! Azteki. Azteki. A tam chyba jego pomnik jest. Przyrobiony. Co on mnie skontrolował? Jest! Udało się. Azteku ta nuda należy dla mnie. Do mnie. Nieważne. Mówić nie umiem. Okej. I strzałą go. I z laski. Nie strzelaj. Z laski. Z laski. Dobrze, z laski. Now, Emperor? No właśnie, Emperorze, Azteku. The charges against you are void. I say to all that Earth Realm means Outworld no harm. Now kill me. Be done with it. You're not actually gonna... Instead of your life, I claim your service. Melina does have the amulet. We can get it from her more easily if we work together. Słusznie. Emperor, they cannot be trusted. Dvora, can you not perceive? I am indebted to them. No właśnie, przegrałeś. You honor us, Kotal Kahn. Our gratitude is wide like the ocean. I'll talk to General Blade. Tell her about our new... arrangement. No, umowie. Można to tak to nazwać. Thanks for the heads up, Sergeant. Wróć. Ale z nią pogadamy w następnym odcinku Mortal Kombat. Więc na razie, pa i cześć. Yo.